Natura to prawdziwa superbohaterka. Od wielu wieków dzielnie walczy z zanieczyszczeniami, które produkujemy. Jak dogadać się z naturą, by bez szkody dla niej pozyskać prąd, bez którego nie wyobrażamy sobie już życia? Natura chętnie podzieli się z nami swoimi supermocami: mocą słońca, wiatru, wody i ciepła z wnętrza Ziemi, jeśli tylko postawimy na odnawialne źródła energii. Czym są odnawialne źródła energii w skrócie OZE? To takie źródła prądu, które nigdy się nie skończą, nigdy nie zużyją. Przeciwnie niż węgiel, gaz ziemny czy ropa naftowa, które kiedyś się wyczerpią. Opowiem Wam krótko, jakie są przykłady OZE. Na początek mamy energię słoneczną. To jak posiadanie własnej elektrowni prosto z nieba. Montując panele słoneczne, zamieniamy światło słoneczne na prąd elektryczny. Proste! Dzięki fotowoltaice praktycznie wykorzystujesz moc słońca, żeby naładować telefon. Chyba, że mieszkasz w Skandynawii, gdzie słońca jest niewiele. Wtedy pomyśl o energii wiatrowej. Widzieliście kiedyś te majestatyczne turbiny wiatrowe na polach lub w drodze nad morze? Wiatr obraca specjalne duże wiatraki, a te zamieniają ruch obrotowy na prąd elektryczny. To jakby natura sama mówiła do ciebie: hej, chętnie pomogę ci z tym rachunkiem za prąd. Wspomniałam o energii słonecznej i wiatrowej. Nie zapominajmy też o energii wodnej. Jest ona pozyskiwana z ruchu wody. Zwykle z rzek, jezior lub morza. Dzięki elektrowniom wodnym można wykorzystać energię ruchu wody, aby obrócić turbiny, które z kolei napędzają generatory, produkując prąd elektryczny. To właśnie ten prąd elektryczny później może dotrzeć do Twojego domu, abyś mógł korzystać z komputera i oglądać filmiki takie jak ten. Ale poczekajcie, jest więcej odnawialnych źródeł energii. Mamy również energię geotermalną i pompy ciepła. To w zasadzie polega na sięgnięciu do wewnętrznego ciepła ziemi. Jak to działa? Na powierzchni ziemi dociera tylko niewielka część ciepła geotermalnego, ale w niektórych miejscach, gdzie ciepło jest szczególnie silne, można zbudować specjalne elektrownie geotermalne. Te elektrownie wykorzystują parę lub wodę, która jest podgrzewana przez ciepło z wnętrza ziemi. Turbiny elektrowni obracają się i generują w ten sposób prąd elektryczny. To jak posiadanie wielkiego jacuzzi, które zasila całe domy. Na koniec opowiem wam jeszcze o jednym przykładzie OZE. To energia pochodząca z biomasy. Biomasa pochodzi z materiałów organicznych, takich jak zrębki drewna, resztki roślinne, odpady z produkcji żywności, czy nawet odchody krowy. Tak, tak, dobrze słyszeliście, nawet odchody zwierząt mogą być użyte do produkcji energii. Biomasa jest spalana lub poddawana fermentacji, a w wyniku tego procesu uwalniana jest energia w postaci ciepła lub prądu elektrycznego. To trochę jak gotowanie, tylko że zamiast przygotowywać posiłek, wydobywamy prąd. Odnawialne źródła energii są drogą przyszłości i trendem numer jeden. Dlaczego tak ważne jest korzystanie z nich? Pomagają chronić naszą planetę. Gdy korzystamy z energii odnawialnej, nie emitujemy tak dużo szkodliwych substancji do atmosfery. To pomaga zmniejszyć zmiany klimatyczne i dbać o środowisko naturalne. Dają prąd regionom, gdzie nie ma dostępu do węgla czy ropy. Dzięki temu każdy kraj będzie mógł polegać na własnych zasobach. Możemy z nich korzystać bez obawy, że kiedyś się skończą. Czy teraz trochę bardziej rozumiesz, czym są odnawialne źródła energii? Mam nadzieję, że tak. Pamiętaj, każdy z nas może pomóc w promowaniu odnawialnych źródeł energii. Na przykład poprzez oszczędzanie energii w domu lub udostępnieniu tego wideo w swoich mediach społecznościowych.